Cześć, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj zabieram Was w miejską podróż po moich ulubionych second handach. Tak, rzeczywiście staram się kupować rzeczy z drugiej ręki. Mogę upolować coś ciekawego, oryginalnego, coś, czego nie ma nikt. Mam też wrażenie, że ciuchy, które powstawały kiedyś, były zdecydowanie lepszej jakości. No a przede wszystkim tak jest ekologicznie. Wyobraźcie sobie, że co sekundę na wysypisku śmieci pojawia się śmieciara wypełniona po brzegi ciuchami. Żeby wyprodukować jedną parę jeansów, trzeba zużyć aż 14 tysięcy litrów wody. Do tego chemikalia, którymi farbowane są materiały. One później przenikają do ziemi, do wód. Umierają zwierzęta. No generalnie jest źle. Podobnych przerażających faktów, danych jest całe mnóstwo, więc myślę, że second handy to jest naprawdę dobry kierunek. Zatem idziemy. Jesteśmy w Śródmieściu, moim Śródmieściu Południowym, na ulicy Oleandrów. To jedna z moich ulubionych ulic tutaj. I to właśnie w tym miejscu znajduje się bazar miejski. To nie jest taki klasyczny second hand, to jest bardziej komis. Można tutaj wynająć sobie, wykupić półeczkę, a następnie umieścić na niej te rzeczy, których już nie chcemy i ktoś wtedy je przechwyca. Dobra, wyjmuję maseczkę i wchodzimy do środka. Nie wiem, czy mnie słychać w tej maseczce, ale ten sweter, który dzisiaj mam na sobie, to jest wełna merynosu, którą kocham i uwielbiam, jest właśnie upolowana na bazarze. Telefony, ja tu na zakupach. Wzięłabym chłopakowi, ale to eska, chyba za mała będzie, ale fajne, nie? Fajna? No. Niski dmuchał, Aleksander, wow. Spódnica, jak to rozumiem. Ej, podoba mi się. Dobra, myślę, że ją przymierzę, bo jest naprawdę spoczko. Zobaczcie, jaka ekstra spódnica. Wzięłabym ją, gdyby nie to, że mam podobną szafę, bo to też nie o to chodzi, żeby kupować wszystko, co nam się podoba, tylko to rzeczywiście, co nam się przyda i czego potrzebujemy, czego nie mamy w szafie, ale ekstra, piękna. Z bólem serca odwieszam na wieszak. Myślę, że widzicie, że jest tutaj naprawdę dużo fantastycznych rzeczy i naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. O, takiecka też spoko. Co myślisz o tej koszuli dla chłopaka? Fajna? Chodziłbyś w takiej? Spoko? Brać? Dobra, to wezmę. Proszę bardzo, zakupy jak zawsze udane. Udało mi się spotkać Tomka, który jest właścicielem bazaru miejskiego. Cześć! No właśnie, powiedz, bo bazar miejski to nie jest taki typowy second hand, to jest bardziej komis, prawda? Czy jak to funkcjonuje? Lubimy mówić tak o sobie, że jesteśmy taką uwspółcześnioną wersją komisu, gdzie staramy się stworzyć takie miejsce dla klienta, które ułatwi mu sprzedaż większej ilości towarów po prostu. I też nie dokonujemy żadnej selekcji, pozwalamy jakby tutaj sprzedawać u nas absolutnie wszystko, co tylko człowiek zapragnął. No tak, bo widziałam, że też książki, buty, akcesoria. Mamy zamiast tego jeden sztywny cennik, gdzie po prostu trzeba sobie zbilansować jakoś te kwoty, żeby każdy tam wyszedł na to. Ten koncept jak najbardziej się sprawdza, bo bazar miejski rośnie w siłę. To była pierwsza miejscóweczka, ale teraz jest coś więcej. Zgadza się. W tym roku powstały trzy kolejne sklepy. Jeden z nich powstał we Wrocławiu, to był pierwszy.
gdzie tam funkcjonuje w taki sposób uzupełniony jeszcze kawiarnią oraz barem na wieczór, także takie lokalizacja ma takie trzy funkcje spełnia, jest to połączone i wierzę, że to bardzo dobrze będzie się uzupełniać. Tworzyliśmy też kolejny punkt na Żoliborzu, to wynikało po prostu z potrzeby większego miejsca. Już tutaj się troszeczkę nie mieściliśmy i trzeba było teraz dłużej czekać na te regały, więc... To prawda. Więc stworzyliśmy kolejny punkt w Warszawie. Stworzyliśmy również sklep Galerii Młociny, żeby sprawdzić, jak tego typu format się przyjmie w galerii handlowej. To taki troszeczkę eksperyment, ale chcemy wychodzić z tą naszą usługą troszeczkę szerzej, nie ograniczać się tutaj na nowych, jak to, że krążą po mieście południowym albo Żoliborzu. No i pięknie, ja trzymam kciuki i oczywiście Bazar Miejski, jakby co, polecamy. A teraz jesteśmy na Mokotowie, idziemy na ulicę Dąbrowskiego. Tutaj też dzieją się fantastyczne rzeczy, jest super kawiarnia Relax, jest mnóstwo sklepów, butików, a my idziemy do Crasha. Crash.pl działa również internetowo, na Instagramie można łowić te wszystkie perły, bo Crash to jest naprawdę bardzo fajny koncept, to jest second hand, w którym można kupić w dobrej cenie markowe ciuchy. Proszę bardzo, jest Justyna, która jest założycielką Crasha. Czy ja dobrze powiedziałam, bo wcześniej mówiłam, że można też kupować online, prawda? Można, tak. Póki co działa to trochę tak instagramowo jest to taka partyzantka, ale w przyszłości mam nadzieję, że otworzę sklep online, w którym będzie można już pełną gamą robić zakupy w sklepie internetowym. No ja to najbardziej lubię tutaj przychodzić, przebierać, oglądać sobie, zawsze z czymś wyjdę. A powiedz mi, od czego w ogóle zaczął się Crash? Co było... Crash zaczął się prawie 4 lata temu. Na początku jako taka bardzo low-key sprawa. Ja miałam po prostu trochę ubrań w swoim domu i które sprzedawałam znajomym. I ten krąg się poszerzał coraz bardziej. I zaczął się od takich wymian ciuchowych między dziewczynami. I im większe wiedziałam, że jest zainteresowanie, tym jakoś nabrałam jakiejś takiej pewności siebie, żeby otworzyć sklep. Na początku był to dużo skromniejszy sklep tutaj na sąsiedniej ulicy, a teraz trochę większy na Mokotowie. Skąd tak jakby bierze się te ciuchy? No bo one są już wyselekcjonowane, tak. Nie są tutaj przypadkowo. Skąd one się biorą? One są z szaf znajomych i już teraz też nieznajomych dziewczyn. One po prostu są tutaj w komisie. To jest jedyne źródło tak naprawdę ubrań w tej chwili. Ja je selekcjonuję, nie zawsze jest to proste, bo czasami to oznacza bycie bardzo asertywną i nie przyjmowanie wszystkiego od dziewczyn, które... A im dłużej tak naprawdę trwa ta idea, tym coraz więcej osób się zgłasza z propozycjami przyjmowania rzeczy, znaczy wstawiania rzeczy w komis. Więc ja robię selekcję po prostu, ale to są rzeczy z szaf dziewczyn. Piękna. Przymierzam. Też nice. Nie dla mnie, co prawda, ale... Wiecie, że mam słabość do sukienek, więc tutaj zawsze spędzam najwięcej czasu w tej sekcji. Nice. Fajne.
Ekstra takiecka, nie? Fajna. Chyba muszę ją wziąć. No, chęci mi bardzo. A tam jedna. No, słuchaj, wierzyło tyle osób i nikt nie wyglądał tak ładnie, szczerze. Tak? Ojej! Bardzo lubię takie miejsca, w których spotykają się kobiety, plotkują, przymierzają ciuchy, a Crash jest takim miejscem właśnie. Ploteczki delikatne były grane, no, a przede wszystkim są wspaniałe, udane zakupy. Kupiłam tą piękną sukienkę! To była marka Uterk. Zapłaciłam za nią 220 zł, więc naprawdę super cena. No i też wzięłam sweter z Kosa. W sumie zapłaciłam za wszystko 360 zł, no rewelacja, ale pragnę dodać, że ja nie zawsze tak, że wychodzę z czymś, bo pamiętajcie, że nic na siłę. Znowu jesteśmy wśród miejsc, a konkretnie na Placu Konstytucji, to tutaj znajduje się kolejna miejscówka, pracownia Vintage. Do niedawna musiałam do nich jeździć na Żoliborz, ale teraz mam blisko, więc idę pierwszy raz. Ale chyba trochę za duże. Kupiłam tę sukienkę w paski i ten komplecik, spódniczka, marynarka. Dlaczego? Bo po pierwsze naprawdę dobrze w nich wyglądam i dobrze się w nich czuję. Są takie mega moje, totalnie w moim stylu. Po drugie są uniwersalne, a po trzecie materiały, z których są wykonane, są naturalne, dobrej jakości i wiem, że te rzeczy w mojej szafie będą wisiały bardzo, bardzo długo. I naprawdę, wierzcie mi na słowo, nieczęsto zdarza się wyłowić takie fantastyczne rzeczy w second handzie, więc jeżeli zdarzy się taka okazja, no to korzystam i kupuję, daję tym ciuchom drugie życie. Na pewno daleko mi do takich zakupów impulsywnych, takich, że wiecie, jejku, jejku, muszę sobie poprawić humor, muszę coś sobie dzisiaj kupić, co nie oznacza tak do końca, że nie zaglądam do sieciówek. Rzeczywiście czasem mi się zdarza, bo czasem potrzebuję konkretnej rzeczy w konkretnym kolorze, albo muszę coś kupić dzieciom, ale jak już kupuję w sieciówkach, to naprawdę wybieram działy premium, gdzie zwracam naprawdę bardzo dużą uwagę na jakość materiału, na skład materiału i wtedy wiem, że to nie będzie taki ciuch, który po trzech praniach będzie do wyrzucenia, do kosza, tylko to będzie coś, co będzie mi służyć naprawdę długo, bo zdarzają się takie rzeczy. Naprawdę polecam Wam właśnie zaglądać, zwłaszcza online, w te zakładki premium, bo tam trochę drożej jest rzeczywiście, ale można kupić coś naprawdę fajnego. Więc zdarza mi się zaglądać do sieciówek i też zdarza mi się chodzić do klasycznych second handów, takich wiecie, gdzie ta odzież na wagę, gdzie są już naprawdę mega niskie ceny, ale w tym filmie chciałam Wam pokazać takie no naprawdę super ekstra wyjątkowe miejsca. Adresy do takich, no powiedzmy zwykłych second handów, do których też chodzę, zostawię Wam na dole w opisie filmu, bo mam też takie. W ogóle zostawię Wam wszystkie wiary, więc zaglądajcie w opis filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki film. Dajcie kciuki w górę. Pamiętajcie o komentarzach właśnie. Napiszcie, czy Wy też korzystacie z lumpeksów, chodzicie, szperacie, czy Was to zniechęca, nie lubicie. Napiszcie, jak to jest u Was. Czekam na Wasze komentarze. No i czekam też na Was w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!